Cześć, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym Rogue Legacy. Wracamy sobie do gry. Kurde, ale z rana nagrywam, 10 nawet nie ma. Ale muszę nagrać, z dwóch powodów. Ostatnio znowu wampirki były w 360p, ja nie wiem co jest z tym YouTube'em po prostu. Się zdenerwuję, jak ten odcinek nie będzie Full HD. A druga rzecz mi się przypomniała, dzisiaj korepetycję z japońskiego mam o 13, więc się muszę jeszcze pouczyć trochę, bo przypał będzie po prostu, jak nic nie będę znał. Konnichiwa. Dobra, co tutaj ulepszamy? Szczerze nie wiem, gramy zwykłym sobie tutaj wojownikiem. On to co ma ciekawego? Spelunker, minus 10% HP, ale widzimy wszystkie skrzynki na mapie. To jest akurat spoko. Wegan, jedzenie mięsa nas rani. What? Ale 90% golda więcej, to jest naprawdę dużo. Wydaje mi się, że spoko nawet. Powiem wam tak, ja bym tutaj dał po jednym punkcie na te krańcowe upgrade'y, bo może mi się nowe upgrade'y trafią, albo mi się jeszcze trafią nowe w ogóle klasy. Tutaj już dałem, więc dajmy sobie może tutaj więcej resolva. Nie, to jest dużo, ale 1% więcej, spoko. I coś jest nowego. Relikty kosztują mniej resolva. Okej, ale no na to mnie nie stać niestety. Dobra, to by było wszystko, lecimy sobie dalej. Już widzę, jaki będę miał problem z nosem dzisiaj. Soul Steel Rune. Wow. A, to jest dokładnie to samo. Dodatkowe 4%. Skaluje się z siłą, skaluje się z inteligencją. Stać mnie na to? Jezu, dzięki Bogu mnie na to stać. Dobra, tylko tak, żeby teraz to założyć, bo leczenie się jest naprawdę dobre. Ja many dużo nie używam. Zdejmę sobie runę syfonu i dodam tą runę na leczenie rzeczywiście. Tylko jeszcze troszkę będę potrzebował więcej. A, przepraszam, muszę tak kliknąć najpierw. Teraz i już działa. Dobra, mamy 8% leczenia z zabitych przeciwników. Naprawdę super. Ja się zbiłem do zera z tym goldem, nie mam pojęcia jak. Dobra, lecimy dalej. Wracamy na mapkę. Ja powiem wam, że się strasznie trzęsę. Mam nadzieję, że nie będę gorzej przez to grał, ale jest tak mi zimno ostatnio. Początek czerwca już jest. A jest fatalna pogoda, naprawdę fatalna. O, tu w ogóle nawet nie wiedziałem. Ktoś mi powiedział, że to mogę zgarnąć, tylko muszę mieć platformę. Jezu, ale dużo skrzynek tutaj jest. Tutaj jest strasznie dużo skrzynek. Wydaje mi się, że jest przy sobie praktycznie. Mamy postać, która ma prawie, że dwa razy więcej golda. Na dodatek jest bardzo prosta, bo to jest zwykły wojownik. Więc wiecie co, postaram się tutaj zgarnąć jak najwięcej golda na tych pierwszych mapkach. I jedna rzecz mnie ciekawi, czy ja nadal na jednej pierwszej mapie. Wow. Nie, nie biorę tego. To jest broń barbarzyńcy. I ja wiele razy mówiłem, że broń barbarzyńcy jest jak dla mnie jedną z najgorszych. Dlatego ją w ogóle olewam, bo naprawdę jakoś specjalnie za nią nie przepadam. Broń barbarzyńcy może atakować krytem tylko jak stoimy w miejscu idealnie. A to atakowanie, powiem wam, powietrzu, no naprawdę jakoś dobrze nie działa. Boże, to jest bardzo dużo skrzynek przy sobie, aczkolwiek one są wszystkie w takich... Wow, ale silni przeciwnicy tu się trafiają. Non-stop jakiś champion. Dobra, lecimy dalej. Jezu, naprawdę momentami jest przypał. Bardzo nie lubię, jak gram postacią, która sobie bije tak z bliska i nie ma niestety spela, który biłby po prostu na zasięg. W tym momencie by mi się przydał spel w typu, nie wiem, nawet jakiś tam, no ten takie kamehameha, które bije przez ścianę. Coś, co właśnie bije przez ścianę, byłoby the best, jak mi się wydaje. Ja w ogóle tutaj tak chodzę, rozwalam te przeszkody, ale rzeczywiście muszę uważać. O, bo... A zjem to. Tak, 28 punktów obrażeń od tego otrzymuję. No dobra, czyli tak naprawdę ta postać nie ma leczenia, ale tylko i wyłącznie z tych, z tego żarcia znalezionego na mapie. A szczerze, teraz jak mamy drugą runę na leczenie, to nie jest tu chyba jakiś wielki problem. Dobra, tutaj mamy skrzynkę i wiecie co, mimo że te skrzynki się wydawały naprawdę bardzo blisko siebie, wcale tak nie jest. Wcale jakoś mega łatwe do zgarnięcia nie są. Jak tylko trafi jakiś teleport, łojejciu, łojejciu. Jak tylko trafi jakiś teleport, to chyba szybciochem pójdę na inną mapę. Dobra, ty masz ten timer, czyli ciebie zbijamy do minimum i niestety muszę czekać, żeby ciebie dobić, ale poszło całkiem spoko. I naprawdę tego leczenia tutaj powiem wam, że jest mega dużo. W sensie leczenia, no z tych run naprawdę się leczymy mega, mega dużo. 3 HP za każdego przeciwnika, dajcie spokój, super sprawa. Dobra, tutaj widzę dwie skrzynki nawet. I od razu byśmy sobie poszli tą mapą.
na tą nową mapę do góry. A to nie jest wcale taki głupi pomysł, żebyśmy sobie szli... Ojejciu. Żebyśmy sobie szli tą mapą na... tą nową mapę. Ja zresztą tu i tak już widzę teleport, więc akurat pójdziemy sobie tutaj. Bo tak, z jednej strony na tej podstawowej mapie zgarnę od razu trochę golda i się rozgrzeję, a od razu sobie potem mogę pójść na tą drugą. I nie będzie tak, że skończę podejście bez żadnego golda, no bo na tej pierwszej mapie nie poszło wcale najgorzej. Wracając w ogóle do tej pogody, no jest fatalna, ja nie wiem. Ja jestem mega ciepłolubny i powiem wam, że ten początek roku to jest jak rok temu, straszny był. Rok temu pamiętam w Skierniewicach u mnie 1 czerwca była noc, że w nocy był 1 stopień. I no jak można 1 stopień na początku czerwca? Przecież to jest jakaś masakra po prostu. No i niestety tutaj początek roku jest dosyć podobny jak na razie. Wczoraj było ciepło. O Jezu, ja muszę uważać o tych, na te kanwasy, cały czas o nich zapominam. Dobra, ciebie olewam i lecimy dalej. Ale strasznie płynną animację ma ten przeciwnik. O Jezu, jak ja się cieszę, że te gry są już w 120 FPS-ach wszystkie pisane, bo ja jestem naprawdę takim... Tak na to zwracam uwagę. Aż się zastanawiam, czy by nie kupić sobie monitor teraz, przerzucić się na monitor zamiast 1440p 120 Hz na monitor 240 Hz. Bo uważam, że jestem tą osobą, która gigantycznie to zobaczy. O, i tu normalnie nie mogliśmy się dostać do niektórych. Wow, 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 wow. Tego nie chcę, nie na tej postaci, nie. 8% szans na wyrzucenie jedzenia, fatalne dla nas. Corrupting Reagent, sprawdźmy co to jest. Daszowanie za sobą zostawia trutę. Nie wiem, czy to jakieś mega przydatne. Zaraz zobaczymy. Co tu mamy? O mój Boże, nie mówcie mi, że tu jest coś ważnego pewnie. Zgaduję, że tak. Tu jest pewnie jakiś... do znalezienia, tylko muszę przejrzeć wszystkie. Ale syf, najgorzej. Ale jestem pewny, że tu musi być coś, ponieważ... przejście tutaj było zablokowane. Żeby tutaj pójść, musieliśmy zdobyć tę umiejętność z daszowaniem. A tą umiejętność z daszowaniem to ja chyba dopiero w ostatnim odcinku dostałem. No nie mówcie mi, że ja tu jeszcze ominę coś. O, jest! Pierwszy z 10. Pierwsza z 10 ksiąg. Szczerze myślałem, że tutaj będzie od razu coś więcej napisane na niebiesko, bo no nie chcę mi się tego czytać, naprawdę. Bardzo lubię tego typu notatki i bym je czytał samemu, jakbym grał, ale ja już wiem, że zdecydowana większość widzów tego nie lubi. Nawet takie szukanie już sprawia, że 10% widzów wyszło w tym momencie z odcinka, niestety. Dobra. Kolego, weź przestań. A, że jak jego bije, a tu jest inny przeciwnik, który ma tą blokadę. Powiem wam, że ten pokój jest fatalny. O mój Boże, ale ten pokój jest fatalny. Tu jestem bezpieczny. Ale naprawdę, ten pokój nie wygląda zbyt dobrze. Ale zobaczyłem skrzynkę, więc musiałem. Warden Chest, czyli to jest ten set, którego miałem teoretycznie nie robić. Dobra, weź strzel tu. No i jestem bezpieczny. I jest już gites. Wow, serio? Ale słabo. Dobra, idziemy sobie stąd. Ja dzięki Bogu zostawiłem sobie na takie momenty jabłuszko. Weźmy je sobie i lecimy dalej. Tutaj kolejna skrzynka, dosyć blisko. Czempion ognisty, przez którego sobie ataki mogę teoretycznie przelecieć. Ale no, nie jest to wcale takie łatwe. Dobrze, że mu pokazuję rzeczywiście, kiedy się naładują te ataki ogniem. Ale nadal, wydaje mi się, że to jest dosyć trudne do ogarnięcia. Mam strasznie duży problem z ogarnięciem dokładnie co robią dane efekty czempiona. Po prostu to jest dla mnie trudne do zobaczenia. A tu jest przejście na dół, dobra, lecimy na dół. Tutaj kolejna skrzynka. Ojejciu, ale dziwny pokój. Jaki niefajny ziomek tutaj. No dobra, ale daliśmy sobie radę.
Lecimy dalej. Nie ogarniam nadal tych magów. Ci magowie... O Jezu, ale już pieniędzy zgarnąłem. 4 koła, nawet nieźle. Ci magowie chyba mają po prostu... ataki paru różnych magów naraz. Dobra, tu jest to przejście na nowy poziom. Przepraszam, jaki na nowy poziom? Tu jest przejście na bossa. Spróbujmy. Wydaje mi się, że gram jedną z lepszych postaci... Ojejciu. Do spróbowania tego. Ale mi się wydawało, że coś zobaczyłem. No, mi się chyba wydawało po prostu. Dobra, wy jesteście w miarę prości. Ty mi chyba nie gro... Oła. Nie, chyba nie, nie ma sensu ten champion jeszcze. Nie ma sensu ten champion. Niektórzy mi pisali, że oni dopiero przy 50 chyba 8 levelu, mamy teraz 69, robili pierwszego bossa albo drugiego. Więc naprawdę, ja tutaj lecę mega szybko z tymi championami. Wbijmy sobie jeszcze level. Jak na razie idzie naprawdę spoko. 5 koła golda zgarnięte. O, tak mówię, czemu ta skrzynka była tak losowo w tym miejscu? No i sobie powiedziałem, ale syf, Boże, ale to mnie uderzyło. Bardzo trudny pokój. Bardzo trudny pokój, powiem wam. Ale do ogarnięcia. I super, jest, jak ja się cieszę, że ta postać ma taką szybką animację ataku. W poprzednim podejściu grałem, nie wiem, astrolog, chyba coś takiego się to nazywa. Nie był mag, ja chyba mag na niego mówiłem. Ale ta postać, która czarną dziurę pokazywała, pojawiała. No i naprawdę, straszny problem tą postacią miałem. Przez to, że animacja ataku po prostu, pojawiania tej czarnej dziury, no była tragiczna, była naprawdę okropna. Dobra, tych trujących oczywiście nie mogę wziąć. I lecimy dalej. Tu na górze jest zdecydowanie więcej skrzynek. Tędy to chyba nawet nie mam co iść. Powiem wam, że się specjalnie wrócę tylko po to, żeby iść przez te skrzynki. Wracając, naprawdę strasznie, strasznie długi czas kastowania tej umiejki i przez to nieraz otrzymałem obrażenia właśnie. Dobra. Ojejciu. Nieciekawie to piętro wygląda. Dobra, tu jestem bezpieczny. Ile pieniędzy! Nie no, pieniądze. Z jednego czempiona się tutaj dostaje tyle pieniędzy, co na pierwszym piętrze ze skrzynki całej. Więc naprawdę spoko. Ale to mało bije. Ale tu się wbiłem. Dobra. Wydaje mi się, że ja mogę jeszcze z raz otrzymać obrażenia, a nie więcej. Więc tu serio. Trzeba już zacząć uważać. Jak zabiję jeszcze jednego przeciwnika, to chyba jeszcze jeden atak będę w stanie przeżyć. No to teraz 68 HP. Chyba jeden atak jestem w stanie jeszcze ogarnąć. Dobra, o Jezu. O, ale denerwujące są te przeszkody. Dzięki Bogu mogę przez nie przelatywać. Stąd sobie dam spokój, lecimy dalej. Siema, byku. Powiedzcie mi, że wy też otrzymujecie obrażenia. Chyba, no nie. Idealnie sparowałem chyba. Tak mi się wydaje, bo nie otrzymałem żadnych obrażeń. W końcu szedłem tej umiejętności parowania dobrze. Bardzo do... Nie, 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 nie. O Jezus, już się bałem, że się mogę wteleportować przeciwnika i z automatu otrzymać obrażenia. Ale to by było słabe. Dobra, wiecie co? O właśnie, tu widzę tak z milion skrzynek. W samym tym pokoju są dwie skrzynki. Ciekawie. Strasznie dużo skrzynek, aż coś mi nie pasuje. Dlaczego w tym pokoju jest tyle skrzynek? No ale dobra, gituwa. Jeszcze myślałem, że to jest trzecia na górze. Dwie skrzynki w bardzo łatwym pokoju. To jest dwóch przeciwników i nic więcej tak naprawdę. Więc mega luźno. Nie fajnie, gdy się trafiają przeciwnicy, którzy mogą nakładać na siebie swoje ataki, ale mamy radę. I super.
Jezu, 10 koła golda. To jest zwykłe podejście, zwykłym ucznikiem, Boże, ucznikiem, zwykłą postacią na zwykłe piętro. I 10 golda, masakra. No, co prawda mamy tego, że jesteśmy weganinem. Weganem? Nigdy nie wiem, jak to się odmawia. Odmawia. Nie, nigdy nie pamiętam, jak to się... odmienia. O Jezu, zapomniałem tego słowa. Chyba weganinem. Wegan, no, wegan to w ogóle co innego. I powiem wam, że to jest jeden chyba z najlepszych perków na golda, jaki na razie spotkałem. Naprawdę świetny jest. Jakoś specjalnie nie przeszkadza. Leczenie nie tra... No nie wiedziałem nawet, że tu coś jest, ale gówno. Leczenia nie tracimy, no bo tak naprawdę tracimy leczenie tylko i wyłącznie z mięsa. A to nie jest aż takie straszne. 11 tysięcy, bardzo dobrze. Rangerem ostatnio grałem, aczkolwiek wezmę go, bo... O, deal more magic damage, nie wezmę go jednak. Zmieńmy te postaci. Reroluje się za pomocą Y. Algezja. Możemy non-stop otrzymywać obrażenia. O Jezu. No nie fajne te postaci, naprawdę nieciekawe. Wezmę tego Astromancera. Spróbuję nim zagrać, dopiero co go zwyzywałem, że jest fatalny, ale no nie wiem, może trochę lepiej pójdzie. Dobra, jak wygląda sprawa naszego ekwipunku? Wardena tu już zgarniam, Sanguine to jest w ogóle co innego. No mówię, wy mi polecaliście to Ammonite, ale no... Jezu, kiedy ja dostanę te Ammonite chesty, to ja nie wiem. Ale rzeczywiście, iść po tym najlepszym levelu, to jest w tym momencie najlepszy pomysł, aby te lepsze przedmioty dostawać. Ale bym kupił tego Scholara, bo to nie jest chyba jakieś drogie. A to znając życie o focus, Magic Crit Damage nam zwiększa tutaj. Armora będziemy mieli za pomocą tego, ale będziemy mieli więcej magii. Której ja nie używam za bardzo. No, więc chyba to sobie po prostu oleję. Jezu, chciałem iść na piętro, albo golda głupi. Dobra, co tu kupujemy? Tego jeszcze nie ulepszałem, co to zwiększa? Dawanie Charonowi golda daje bonusy na statystyki. O, proszę bardzo. I co tu jeszcze odblokujemy? Zwiększa ile pieniędzy w sejfie możemy trzymać. O, on ma maksymalnie 1000. Ej, sądzę, że i tak ja będę miał tego więcej, więc jakoś specjalnie tym się martwić tutaj nie muszę. Rirola więcej nie chcę, jakoś specjalnie nie czuję potrzeby. Potki klas talent nam ładują. Wydaje mi się, że coś tam mogłoby być ciekawego, ale też bym to olał. Architekt jest dla mnie tak kompletnie bezużyteczna postać. Ja nie wiem, ja nie widzę w ogóle potrzeby, żeby poziom był taki sam, jaki był. Nie wiem, no naprawdę dziwne to jest dla mnie. Zmniejsza otrzymane obrażenia podczas daszowania. Spoko. No i mamy Ronina, nowa postać. Fajnie. W końcu, bałem się, że już żadnej nowej postaci rzeczywiście nie uda mi się znaleźć, a tu jednak coś tam jeszcze jest. Może tych podstawowych umiejek tutaj damy. Nie dość, że zwiększymy sobie inteligencję, to jeszcze będziemy mieli zwiększone HP z health dropów. To jest jeden z tańszych upgrade'ów, a jeden z pierwszych, więc wydaje mi się, że powinienem go sobie wziąć. Kim jest Ronin? Mało HP, średnia mana, plus 20 do siły. Katana. Możemy trzymać do dołu albo do góry, aby zmieniać kierunek ataku. Atak samym końcem ostrza zawsze krytuje. Talent. Przytrzymaj, aby celować. Teleportujesz się w wyznaczoną odległość, atakując wszystkich po drodze. Zabijanie przeciwników za pomocą tego talentu resetuje jego cooldown. O, taki... Mastery trochę. Fajne. Ej, rzeczywiście, mogę atakować w górę, przed siebie i w dół. Aczkolwiek jest to zdecydowanie rzadszy atak, niż mi się wydawało. Jest, widać tam kraniec ostrza, gdzie będziemy mieli kryta, ale strasznie duży zasięg ma z tego, naprawdę. Mega duży, jestem w szoku. I zróbmy to, chociaż może nie. Zróbmy tak, że przejdźmy przez piętro trzecie. Jak mi będzie dobrze szło, to wtedy pójdę na to czwarte. Więc to będzie... Nie... O Jezu, ja mam jeszcze Sun Tower? Nie. Kerguelen Plateu. Pójdźmy sobie tutaj, żebym na trochę prostszych przeciwnikach wytestował po prostu, jak działa ta postać. No jestem ciekawy, jak sobie dam radę z nim. Wydaje mi się, ojejciu.
Jak ja miałbym to uniknąć? Nie rozumiem. No ale dobra, dużo obrażeń nie otrzymałem, dzięki Bogu. To jakoś specjalnie dużo nie bije. Niesamowicie duży zasięg ataku ma ta postać, naprawdę. Powiem wam, że jestem w szoku. Ten mały atak speed może trochę denerwować, ale ja nawet przez ściany bez problemu daję radę przeciwników bić. Mocny się wydaje ten Ronin. Naprawdę już mi się podoba. Dobra, tu będziemy mieli jakiś przedmiot. Serrated Handles Bargain. Jeszcze go nie widziałem, wygląda trochę jak ten. O Jezus. Sacrificial Dagger z Risk of Rain na dwójki. Haha. Ho, ho, ho. Otrzymuj i zadawaj 100% więcej obrażeń. Zgadnijcie, kto na tym lepiej wyjdzie, ja czy przeciwnicy? Odpowiedź brzmi: na pewno nie ja. Tutaj Secret Roomik mamy, przejdźmy sobie. A w tym Secret Roomie nic ciekawego, cały czas tu pokazuje, ale nie wydaje mi się, że cały czas mi pokazuje przejście do tych Secret Roomów, cały czas mi podświetla tę książkę, ale serio nie wydaje mi się, jakby tam coś jeszcze ciekawego do odkrycia było. Ej, kurde, na takiej postaci z takim zasięgiem te zwiększone obrażenia nie wydają się być takie głupie. Zapomniałem, że to nie odnawia podwójnego skoku i to był mój mega duży błąd. Ała, ała! Ale daje ciała, o mój Boże. Zaraz padnę. Taka fajna postać, tak bym pograł tym Roninem. Czemu to mnie nie teleportowało? No nie rozumiem. Użyłem Y-ka i mnie to teleportowało. A właśnie teraz dopiero ogarnąłem, że z tym Roninem świetne byłby... O Jezu, ile? One shot, dobra. Znowu one shot na tobie, no bez przesady. A ty jesteś tajni. Ja zagram magiem, dawno magiem nie grałem, a tak on ma dwa antyki na samym starcie. Przepraszam. Wydawało mi się, że bardzo dobre będzie to dwa razy zwiększone zadawanie obrażeń, bo mamy skill, który się automatycznie ładuje, a kogoś zabijamy. Więc ten Ronin naprawdę mógłby być spoko z tym. Ale nie wiem, dlaczego mnie nie teleportowało. Może przez ściany nie mogę lecieć? Może dlatego. Dobra, trudno się mówi, pójdziemy sobie już od razu na ten trudniejszy poziom. Gramy magiem, więc... No może... Jakoś tam wyjdzie. Czy ja mam znowu tą chmurę jako mój główny atak? Nie no, to jest niepoważne. No ile razy tę chmurę mogę mieć? A to co jest? Po prostu taki atak. To jest akurat bardzo spoko, mi się wydaje. Co mamy? Wszystkie spele i talenty mają cooldown. A to nigdy tak nie było? Krytyczna szansa na spele i broń jest zwiększona o 10%. Spoko nawet, spoko. Dobra, lecimy na Stygian Stadia. Ja mam, wiem, że jeszcze trudniejszy poziom odkryty. Ale no na tym jeszcze muszę się przejść i dopiero później jeszcze z bossami zawalczyć, bo będzie przypał. Gdzie to mnie teleport... O Jezu. Ja widzę to przejście tutaj. To jest do przejścia tak standardowo? No jest. I super, że przeszedłem. Warden Cave, dobra, zaraz cały set Wardena będziemy mieli dostępny. On mnie akurat... Ojej, ale mi się mylą te klawisze. On mnie akurat średnio interesuje. To jest najszybsza walka z bossem ever. No bez jaj. Ej, bez kitu, moje spele mają cooldown. Ja już wiem, o co chodzi. Dobra, full HP mamy. I tak mi się ta postać specjalnie nie podoba. Sprawdźmy, jak to pójdzie. Dobra, co ty robisz? Tutaj kolców jest nawalone. Zasuwa to ładnie. Ała, nie widziałem tego ataku. Dobra. Tu skaczesz. Włócznia nie jest straszna. Skok, nic strasznego.
Włócznia jest spoko. To jest dosyć trudne. A raczej, no nie, no nie jest jakieś mega trudne, jest upierdliwe. O Jezus, skupiłem się na jednej, kompletnie zapomniałem o drugiej. Jestem jedną strzałowcem teraz. Nie, no nie, no dlaczego nie zadziałało? To tak ładnie zginąłem. Prawie zabiłem jedną z nich. Ej, naprawdę, powiem wam, że to jest do zrobienia walka. To nie jest wcale taka trudna walka. Nie wiem, kto tam byłby najlepszy. Czy ja mogę przestać dostawać tego Lightning Storma? Nie, to jest masakra. To jest kolejna postać, która ma Lightning Storma. Zmieńmy te postaci. To jest Ronin z elektryczną... What? To jest bardzo dziwne. Ale sprawdźmy. On ma tam jakąś cechę, że ma pewnie zamienione wszystkie klasy. Ta, nasza broń i talent są losowe. Steel jest takim średnim talentem, nie przepadam za nim. Sporeberg jest też średni. Wymaga kinetycznej energii, odbijaj się od przeciwników, aby... O nie! O nie, ja tym grałem, to jest okropne. To jest jedna z gorszych klas w tym momencie. Ole, to jest tragiczne, nie dam sobie nim rady zupełnie. Na pewno na bossa nim nie pójdę. Ale nie wiem. O nie, nie no, odbijanie się na tym ostatnim levelu to jest jakaś masakra. To sprawdźmy chociaż to Sun Tower, żebym przed wywaleniem się popatrzył na nowe jednostki, bo naprawdę to jest jakaś masakra ta kinetyczna energia. Jakbym mógł jej mieć po prostu więcej niż jeden, to by było spoko. Jeszcze jakoś mógłbym tego rzeczywiście używać. A tak to... To jest takie... O, to bije. To jest takie bez sensu, że ojoj. No bo serio, to nawet dużo nie bije i weź tym traf. Śmieszne. Dobra, lecimy. I teraz mogę się na przykład odbić od beczki? Mogę się odbić od beczki, okej. Siema duchu. O, ciebie teleportuje. Siema. Z drugiej strony ma jeden plus ta broń. Uczę się nie być zachłanny i bić przeciwników powoli. Ale ten jest na przykład strasznie trudny do trafienia. Dobra. O, od tego też się mogę odbić. Od tego nie mogę, ale od tego pocisku mogę. O dziwo, szczerze. Nie spodziewałem się. Dobra, na raz padają. Lepiej mi idzie na tym piętrze jak na poprzednich. Co to jest za pokój gigantyczny? Ojejciu. Ojejciu, jejciu. Dobra, dałem radę. Jestem tu bezpieczny? A w miarę. Trutą uderzę. No nie jest najgorzej. Jestem w szoku. Mówię, może wręcz dobrze, że dostałem tę broń. Bo gram bardzo zachowawczo dzięki temu. I nawet na takim nowym, trudnym piętrze jestem sobie w stanie jakoś poradzić. Ale nie no, na kolejnym odcinku moim celem będą Mantis Lordy. Bez dwóch zdań. Chciałbym się ich pozbyć. Dobra, tu mamy jakiś pokój specjalny. Sprawdźmy, co tu jest. Rozwalmy to, od razu sobie naładuję ładunek. Item. Tego nie widziałem. Tego nie widziałem. Ale wezmę to, bo fajniej wygląda. Zielone. Otwieranie skrzynek odnawia nam 100% HP. Wait, what? Przepraszam, 100% INTA nam odnawia. A my mamy INTA 25,5. To. No to nie jest aż tak mocne, jak się wydawało. Ale przez chwilę naprawdę myślałem, że to jest OP. Dobra, przejście tutaj będziemy mieli, kurde, do wielu różnych miejscówek.
naraz. Jakimś cudem nie otrzymałem obrażeń, jestem w szoku. I dzięki Bogu już stąd zeszliśmy sobie, bo naprawdę się tam czułem mega niepewnie. Chodź tu, byku. Ten też jest specjalnym przeciwnikiem, on nie jest takim zwykłym rezonującym, który widziałem na poprzednich piętrach, bo on jeszcze w porównaniu do nich wypuszcza pociski. Jezus Maria, jakie te piętra są gigantyczne. Czemu ty nie otrzymujesz od tego obrażeń? To jest scam. Czemu spadłeś? Nie wiem, co tu się dzieje. No nie, no. Ale gówno. Co jak 15 przeciwników zarobią. Takie piękne pierwsze podejście na zdobywanie golda, a kolejne takie... Ojejciu. Syf. Spojrzę na różne postacie i żadna mi się nie podoba jakoś specjalnie na walkę z tymi Mantis Lordami. Ty byłbyś dobry na Mantis Lordy, mi się wydaje. Spróbuję wziąć Ronina i w kolejnym odcinku zagramy Roninem, aby nim zawalczyć z Mantis Lordami. Mam nadzieję, że damy sobie radę. No a teraz goldzik do wywalenia, tak naprawdę nam byle co. Zwiększa obrażenia z krytów, spoko. Ta postać, no jest do ustawienia tak, żebyśmy krytowali rzeczywiście za każdym razem. Muszę tylko jeszcze ogarnąć ten teleport, czy on rzeczywiście może działać przez ściany, czy nie działa przez ściany. Jak na przykład stoję na platformie, to mnie przeteleportuje, ale no, tu nie ma ścian, są tylko właśnie te, tylko i wyłącznie platformy. No dobra, trudno się mówi. Jak na razie, kochani, wam bardzo dziękuję za oglądanie. Piszcie, jak z tymi setami. Czy rzeczywiście najlepiej na razie zostać na tym, co mamy i zbierać tylko na amonitowy, czy już jednak tego Wardena lecieć, bo z tego Wardena już mam na przykład miecz i się wydaje być całkiem spoko. Dobra, jeszcze raz dzięki, kochani, za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. I czy to się nagrywa? Nagrywa. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już niedługo. Trzymajcie się i cześć, pa, pa!